Patrycjo, ja chciałem cię zapytać, jak zmieniło się twoje życie, wiesz, po wygranej w projekcie Lady? Bo to już minął rok. To już minął rok, tak, ale to pytanie non-stop jest zadawane mnie. Moje życie naprawdę ogromnie się zmieniło, to już na pewno wszyscy wiecie. Wszyscy wiecie też, że studiuję wychowanie fizyczne i będę broniła pracę magisterską właśnie w tym roku. Jestem instruktorką fitnessu i jakby chcę rozwinąć swoją markę w tej dziedzinie, właśnie w dziedzinie sportu, fitnessu na trampolinie. Dlatego trzymaj kciuki. Będziemy wszyscy. Firmy. A powiedz, nie boisz się tego, że teraz ta nowa osoba, która wygrała drugą edycję, będzie, powiedzmy, bardziej kojarzona z tym programem aniżeli ty? Czy się boję tego? Nie, ja właśnie tego życzę Roxanie, żeby była również kojarzona właśnie z programem Projekt Lady, z Lady 2. To jest naprawdę ogromne wyróżnienie i cieszę się, że akurat Roxana ma ten tytuł od razu po mnie.